Cześć, cześć, dzień dobry, z tej strony Marta. Witam Was na przeglądzie moich journali 2023 roku. Ja, jeśli nie wiecie, to właśnie chcę Wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu, od ponad roku, prowadzę warsztaty online właśnie stworzenia journali. Można takie warsztaty zakupić w formie samego dostępu do spotkań na żywo, ale też właśnie są dostępne co miesiąc kity. Kity są różne tematycznie, ułożone specjalnie właśnie dla Was, przeze mnie. No i właśnie te moje journale zostały stworzone tylko i wyłącznie z materiału właśnie z kitów. Także serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tutaj poszczególnych stron, a ja w międzyczasie opowiem jeszcze kilka słów na temat samych journali. Na ten moment są dostępne dostępy i kity na miesiąc styczeń 2024, a także pakiet, w którym możecie kupić za jednym zamachem pół roku, czyli pół roku, 6 kitów dokładnie, 6 dostępów, także też Was serdecznie zapraszam. Wszystkie linki do obu, w sumie do tych trzech możliwości zakupu podlinkuję pod opisem, pod filmem. No i myślę, że te strony, które tutaj pokazuję, zachęcą Was do tworzenia tego typu pamiętników, kreatywnych pamiętników, które możecie tworzyć samodzielnie albo też z dziećmi, z całą rodziną. Myślę, że jest to świetny pomysł na spędzanie czasu, a też kreujemy naszą codzienność w takim notesie, w którym można co jakiś czas sobie obejrzeć i jest to, myślę, wspaniała pamiątka dla nas, dla naszych dzieci i późniejszych pokoleń. Zrobione troszeczkę w niecodzienny, nietypowy sposób. Ja, jak widzicie, umieszczam w nich sporo paragonów, sporo takich pamiątek fizycznych, zawsze je zbieram ze sobą. Tutaj akurat była opłata klimatyczna z wyjazdu nad morze. I też zachęcam Was do tworzenia tych pamiętników nie tylko z takich wyjazdów, ale też właśnie z tej codzienności naszej, bo ona buduje nasze życie, to ona jest naszym życiem. Także myślę, że właśnie nawet jeżeli nic wielkiego się nie wydarza, to warto zrobić zdjęcie, kubka kawy, kotka, pieska czy też dziecka. Tutaj akurat strony z otwarciem Kraftwenny w nowym miejscu i robi się tutaj już wesoło i kolorowo, to za sprawą tego, że są to letnie po prostu strony, letnie miesiące. W moim journalu znajduje się spora ilość skrytek, mniejszych, większych, w niektórych po prostu trzymam jakieś ozdobne elementy, ale w niektórych, co za chwilkę zobaczycie, są też takie ważniejsze sprawy. W styczniu napisałam list do siebie, który już otworzyłam i który przeczytałam i no ja dobrze pamiętałam, co napisałam, bo były to bardzo ważne słowa akurat, ale też zachęcam Was do wpisania, umieszczenia właśnie w journalu takiego listu do samej siebie, czy dla rodziny, czy dla dziecka. Po roku można fajnie sobie do tego wrócić, no i co rok na przykład wracać do tych listów, zobaczyć, co się zmieniło w naszym życiu. Tutaj zdjęcia z balkonu, zdjęcia z mojego mieszkania, zdjęcia z warsztatów, sporo mam zdjęć z firmy, bo firma jest moją codziennością i moim życiem. Tutaj akurat moje wielkie greckie wakacje z ulewą i, no i przeróżną pogodą. Tutaj umieściłam taką fajną kieszonkę, kopertkę, w której tak na dobrą sprawę mam tylko jeden paragon, już on zaczyna blaknąć, no ale cóż, więcej pamiątek z Grecji mam odłożone do wielkiego albumu, ale w sumie nie wiem, czego zrobię, bo już minęło trochę czasu, a on dalej nie istnieje, ten album, więc może wszystko tam po prostu wrzucę, to co jeszcze mam. Właśnie tutaj na tych kartach greckich jest sporo wizytówek z restauracji, w których byliśmy, czy też właśnie bilety wstępu, tak jak tam nad jezioro. Tu przechodzimy już powolutku do jesieni, a raczej nie powolutku, bo to już jest w sumie jesień. Na pierwszej stronie można było zobaczyć też ulotkę na przykład restauracji, więc po raz kolejny zachęcam do zbierania takich skarbów. A tutaj jest skrytka pod zdjęciem, gdzie umieściłam winetkę. To jest winetka przedszkola Aniołek, które właśnie robiłam takie winetki w tym roku. A oprócz tego bilety na pociąg do Gdańska oraz ulotka z kina z bajki, na której byłam z moją siostrą Moniką. No i jeszcze jedno zdjęcie, które zrobiłam sobie w pociągu. Ja nie chciałam tutaj umieszczać tak na pierwszych stronach. I to wszystko ląduje pod zdjęciem kubkiem kawy, na którą się właśnie wybrałam z moją siostrą. Ten miesiąc był z kolei takim właśnie w stylu Harry'ego Pottera, w stylu magicznym. Ja na poprzednim moim filmie, czyli na drugim vlogu, wspominałam i pokazywałam, jak przygotowałam te kity właśnie, jakie pakowałam, więc też zachęcam do obejrzenia tego vloga, jeżeli jeszcze ciebie tam nie było.
No i tutaj, jak widzicie, sporo jest w ogóle mikswanek na każdej ze stronie, a to ze sprawą tego, że w każdym kicie znajduje się zestaw małych mikswanek, są one limitowane i jedyne i często nie pojawiają się w sklepie, także to jest chyba kolejny powód, dla którego warto kupić kit do journala. Serdecznie zapraszam. Świąteczne, grudniowe strony, w tym roku dosyć skromnie, ale po prostu mój grudzień był też taki bardzo pracowity i nie miałam czasu zbytnio na tworzenie i robienie zdjęć, też jakoś tak nic się nie wydarzyło wielkiego, więc te po prostu strony są takie skromniejsze. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że choć po części zachęciłam Was do tworzenia journali, serdecznie zapraszam do zabawy razem ze mną podczas tych live'ów. Mam nadzieję, że pojawicie się i że zobaczymy się właśnie na którymś ze spotkania na żywo i będziemy tworzyć wspólnie nasze journale w 2024 roku. Do zobaczenia!